Cześć! Cześć! Mama dziwniej to powiedziała niż ja. Tu? Kuturki, kuturki! Czyli Ola, Maja i mama. I mama. Kuturki, kuturki! To o jakiej książce dzisiaj porozmawiamy? Dzisiaj opowiem wam o książce Dziadek i Niedźwiadek. To jest lektura szkolna. Lektura szkolna. Do której klasy? Trzeciej. Do trzeciej klasy. Dziadek i Niedźwiadek. To jakaś książka o dziadku? To jest książka trochę też o II wojnie światowej. O tym, że był taki niedźwiadek Wojtek, który jakby był też żołnierzem. To jest o tym, że od takiego małego, jak on się uczył być żołnierzem, jak też przypływała wojna druga światowa, w porównaniu do tych osób, które były w tym obozie też. Mhm. To powiedz mi, bo ten dziadek, rozumiem, to był ten dziadek też, który... Był żołnierzem, tak? Nie, bo dziadek to był ten... To było takich dwóch panów, którzy się opiekowali. Jeden to był Staszek, a drugi to był ten dziadek. Wszystko było sporównane do tego dziadka, bo na samym początku było o tym, że on był w zoo, bo on był w zoo ze swoją wnuczką i chciał jej pokazać jakby to miejsce, gdzie jest ten niedźwiedź, bo po tej przygodzie oni go zawieźli do zoo. W Wielkiej Brytanii. I on tam mieszkał i on nawet miał klucz od tego, że i on mógł sobie wejść i tam z nim nawet się porobić zapasy. Zapasy. Tak. No bo tak chyba się też bawiono z tym niedźwiedziem Wojtkiem. Ci żołnierze się z nim tak bawili. Najpierw samemu się ci opowiem, że tak naprawdę no to było tak, że był taki chłopiec, oni się akurat zatrzymali swoją ciężarówką na przerwę. Bo ten Staszek chyba miał troszeczkę chorobę lokomocyjną i potrzebował jakby wyjść. Czyli tak jak ty? Tak. No i na chwilę potrzebował wyjść. I wtedy zobaczyli takiego chłopca z takim zawiniątkiem. I on powiedział, że jakby ten Staszek postanowił jakby kupić to ten. I nie wiedział, że tam jest niedźwiadek, ale tak troszeczkę wiedział, że tam jest jakieś zwierzątko. I on mu dał scyzoryk temu chłopcowi za tego misia. Niedźwiedzia znaczy ta. A gdzie to było, Olu? Pamiętasz? Nie, ale gdzieś w Afryce. Chyba. Nie? To jeszcze chyba nie było w Afryce. Nie, to nie było w Afryce, ale oni tam... Powiem wam coś ciekawego. W pewnym miejscu tam przed każdym rozdziałem było pokazane, gdzie to jest mniej więcej. A w jednym rozdziale było takie coś. Aleksandria. Tak, oni przejeżdżali przez Aleksandrię. Aleksandrię, tak. Jehe! Tak się wtedy nazywało. Nazywał ten region, tak? A dalej się tak nazywa? Nie. Już się nie nazywa. No to gdzie oni tego niedźwiedzia znaleźli? Chyba w Iranie? Tak, czyli oni szli razem z uchodźcami, tak? Z obozu. To żołnierze, prawda? Tak. Tam był tak. Nasz pradziadek. Tak, nasz pradziadek też jakby... brał w tym udział. To była armia Andersa, tak? I oni przemieszczali się właśnie tam po ziemiach Iraku, tak? Iranu. Ale myślę, że też w książce są różne też takie zabawne rzeczy. Jak oni wiedli też życie w tych różnych miejscach. Takie codzienne, prawda? Tak. Wojsko. Oni później poszli do Palestyny, tak? Północna tak. Afryka. Tamta Aleksandria, czyli miasto. Gdzie? W Egipcie. Oni tam właśnie też pod piramidami. No i później szli dalej, to zaraz o tym na pewno opowiemy. To jak wyglądało to ich takie codzienne życie z tym niedźwiadkiem? No i też powiem o takim ciekawym rozdziale właśnie, o takim codziennym życiu. Że kucharz z taką panią, która prała, się kłócili, gdzie Wojtek bardziej lubi chodzić. Czy bardziej woli chodzić do kuchni i jeść? Czy woli jakby kąpać się w takim wielkim misie. I oni zrobili takie zawody. Oni się ukryli, wszyscy się postarali się ukryć, postawili na jednym końcu tego wielką taką balię z wodą, a na drugim słoik z morelami. I sprawdzali, co on wybierze. I miską mleka. I zgadnij, co on zrobił. Poszedł do słoika z morelami, chwycił go, poszedł do bali i pluskając się zaczął jeść.
Ale to w ogóle oni tacy odważni byli, co? Mieli takiego niedźwiedzia, on się tak udomowił? O, najpierw on był takim maleńkim misiem, takim po prostu dzieciaczkiem. Mhm. Czyli go tak wychowali sobie od tak, początku, najpierw tak? Go wychowali jak takie dziecko adoptowane. Mhm. A dopiero potem on dorastał i potem był jeszcze większy od nich. Mhm. Podobało mi się, znaczy to te historyjki były takie... Też trochę jak w takim normalnym życiu opowiadali. Nie było to z punktu widzenia tego Wojtka, ale no było takie dość ciekawe. A kto opowiadał tę książkę? No właśnie ten dziadek. Dziadek, okej, bo czyli dziadek swojemu wnukowi opowiadał tę swojej historię. Wnuczce. Wnuczce, przepraszam. Opowiadał tę historię o, o Wojtku. I przechodzili, jak już powiedzieliśmy, przez kilka krajów z tym wojskiem. Razem z Wojtkiem. Jeszcze myśmy nie powiedzieli, kto jest tego autorem, bo to jest ten sam autor, co Afryka Kazika, dlatego że ten autor jakby różne takie historie na podstawie faktów pisze. Mhm. Jak on się nazywał? Niestety nie pamiętam. Łukasz? Łukasz Jerzbicki? Mhm. No, ja lepiej tym razem pamiętać od mamy! Łukasz Jerzbicki. Tak się nazywa autor tej książki, dokładnie to jest ten sam autor, który napisał Afrykę Kazika. To nie jest lektura, ale może też kiedyś będę czytać Machiną przez Chiny. O, to też na pewno jest ciekawa książka. Inna to nie jest lektura, bo tylko Afryka Kazika i Dziadek i Niedźwiadek są lekturami. Dokładnie. I co później? Oni byli w Palestynie też, w Palestynie, w Egipcie. Ja doskonale akurat tą historię znam, bo właśnie mamy nawet zdjęcia naszego pradziadka Czesława, który razem z tym wojskiem szedł i mamy takie fajne zdjęcia właśnie z czasów wojny. I też w tej książce było tak dużo zdjęć z tym niedźwiedziem z różnych miejsc. Tak, tak. I mam właśnie dosyć podobne zdjęcia, akurat na żadnym zdjęciu nie ma niedźwiedzia Wojtka, ale mamy zdjęcia właśnie z Palestyny, mamy zdjęcia spod piramid w Egipcie, gdzie nasz pradziadek też był ze Sfinksem. I oni później z tej Palestyny gdzie ruszają? Niestety. Do Włoch. No, dobra. A też pamiętam taki, że jak chyba nawet przed tą bitwą pod Monte Cassino było takie coś, że w pewnym momencie Wojtek wszedł na drzewo i oni nie wiedzieli, bo mieli jechać w takie jedno miejsce, nie wiedzieli dlaczego, Wojtek wszedł na drzewo i nie chciał jechać, chociaż on kochał jeździć w ciężarówce, on miał takie przeczucie. Dlatego, że on wszedł na drzewo i ten dziadek został, żeby jakby jego popilnować, żeby on nic nie zrobił. I ten Staszek sam pojechał i okazało się, że tam bombardowali i on przeczuł, że tam będą bombardować i dlatego siedział na drzewie, żeby chociaż jeden z nich został. Bo jakby wszyscy pojechali, no to by było źle. Temu Staszkowi się uszkodziła noga, jemu się też potem odrastała noga. Mhm. Czyli miał intuicję ten Wojtek. Tak, ten miś dobrze zrobił, ten niedźwiedź. Tak. A później mówisz, była bitwa pod Monte Cassino. Tak, on tam uczestniczył w tej bitwie. Mhm. Nosił takie jakieś różne rzeczy. Czyli pomagał im też. Tak już w walce. No i nawet jak się skończyła ta bitwa pod Monte Cassino, to oni tego niedźwiedzia mianowali prawdziwym żołnierzem, prawda? No tak, dlatego, że tutaj akurat było, że oni nie chcieli go wpuścić na statek, ten taki ważny oficer. No i oni poszli specjalnie do takiego miejsca, gdzie się chciało zgłosić żołnierzy i oni powiedzieli, że chcą zgłosić żołnierze, chcą zgłosić i oni tam musieli wymyślić imię i nazwisko, więc oni tam wpisali Wojtek Miś. Wojtek Miś. Tak, on się nazywał Wojtek i Miś na nazwisko. Co jest ciekawe, bo nasz akurat pradziadek się nazywał Misiak. To też tak jakby miś. I on właśnie też brał udział w tych bitwach i też później został przetransportowany tam, gdzie miś. Czyli do Wielkiej Brytanii. Też trafił do Wielkiej Brytanii. Na szczęście nasz pradziadek wrócił z tej Wielkiej Brytanii, bo niedźwiedź Wojtek Bo inaczej bym teraz
żyła w Wielkiej Brytanii. Mogłoby się tak zdarzyć, ale podejrzewam, że byłoby małe prawdopodobieństwo, że akurat by tak było. Pewnie wszystko byłoby inaczej, bo nasz akurat pradziadek wrócił do Polski i tak się potoczyła historia, jak się potoczyła, ale Niedźwiedź Wojtek został w Wielkiej Brytanii i tam, jak powiedziałaś, był... I tam ten dziadek też nie wrócił. Nie wrócił, bo bardzo wielu też żołnierzy właśnie tej armii Andersa nie wróciło do Polski. A czemu? No głównie ze względu na sytuację polityczną, która była nieciekawa. I to też, że no, nie wszystkie takie powroty były bezpieczne. Nie wszyscy wracali i mogli oczekiwać, że będzie. A ten Staszek chyba pojechał gdzieś indziej szukać rodziny. Ten Staszek dalej pojechał szukać rodziny. No a właśnie. Ten dziadek tam został. No właśnie, bo te osoby, które miały rodziny już w Polsce, bardzo niektóre często wracały wrócili, po to, nie. Żeby tej rodziny poszukać i żeby... A ten dziadek nie wrócił. No nie wszyscy wracali. Niektórzy wrócili dopiero później. Dużo to czasu zajęło, a niektórzy sprowadzali swoje rodziny do Wielkiej Brytanii. Tak też bywało. To ten dziadek sprowadził tę rodzinę do Wielkiej Brytanii. No, tak też się działo. Szczególnie, że tutaj po wojnie w Polsce dopiero się ludzie jakby odbudowywali wszystko, przenosili się też na zachód. Ale po II wojnie światowej też Anglia, no też chyba była zbombardowana trochę. Trochę też była zniszczona, natomiast no, nie tak jak Polska, tak? I zostały Polsce, to w ogóle nowe granice zostały wytyczone i tak jak my tutaj, nasze rodziny, moja i taty, to zamieszkały właśnie na Dolnym Śląsku. No te ziemie, na których oni zamieszkali, no to były wcześniej ziemie niemieckie. Czyli to były takie ziemie, które zostały włączone do Polski. Natomiast niektóre tereny, na których kiedyś była Polska, już Polską nie były. Także to no była właśnie, taka kiedyś, dosyć trudna kiedyś sytuacja. Wrocław to były Niemcy. Tak, przed wojną. Więc o tyle to była taka trudna sytuacja, że nasi dziadkowie właśnie osiedlali się tutaj. No bo te kraje od Niemców to chyba nie były aż tak zbombardowane, bo Niemcy sami siebie chyba nie bombardowali. No nie, natomiast tutaj też jakby przechodził front, armia radziecka, tak? Też tutaj szła, jakby wyzwalała te tereny. No, Rosja. No, Związek Radziecki to już wtedy był. I faktycznie odzyskano te ziemie. Z tych ziem przesiedlono, wysiedlono wszystkich Niemców, którzy tu mieszkali. No i te domy. Bo wtedy powstały nowe granice. Tak, nowe granice. Zasiedlili Polacy, którzy właśnie przyjeżdżali z innych terenów w Polski i też wracali z wojny, tak? I nasz pradziadek, który wtedy wrócił, właśnie osiedlił się już. Polska była dużo większa, kiedy był Jagiełło, niż jak jest teraz. Bo jak był Jagiełło, to Polska była wielka, ogromna. No teraz Polska nie jest jakaś mała w porównaniu do innych krajów w Europie. Jest. No nie jest mała. Natomiast no te granice, które zostały właśnie Polsce przypisane, można powiedzieć, to są granice właśnie, które zostały stworzone po II wojnie światowej. I tak to wyglądało. I wiele bardzo osób, wielu dziadków, szczególnie po wojnie, wracało lub nie wracało do Polski. No, niektóre powroty nie były bezpieczne, dlatego też wiele osób się na to nie zdecydowało. Nasz pradziadek akurat wrócił, no i tak się potoczyła jego historia, że osiedlił się tam w rejonach Wlenia i podobnie było z drugą częścią jakby mojej rodziny, drugimi dziadkami. Oni też właśnie tam się osiedlili, chociaż jeśli chodzi o udział w wojnie, no to akurat walczyli gdzie indziej, nie w tej armii Andersa. I inaczej ich losy wojenne się toczyły. Co Ci się, Olu, podobało w tej książce? No, też takie... jednak bardziej wolę książki takie nie oparte na faktach, tylko bardziej takie... takie całkowicie wymyślone. Ale też, no, dosyć mi się podobała ta książka.
Były też fajne dość obrazki, bym powiedziała. Ciekawe jest właśnie to, że takie zwierzę, które się wydaje groźne i dzikie, tak, a ja się mu się dowiedziałam w szkole, że były dwa niedźwiedzie w polskich armiach. Mhm. Jedna to była chyba dziewczyna taka, chyba na pierwszej wojnie światowej, tak? Mhm. Niedźwiedzica na pierwszej wojnie światowej, a drugi to był Wojtek. Mhm. No to jest bardzo ciekawa historia związana z tym, że takie właśnie dzikie zwierzę udomowione, można powiedzieć, i tyle przeszło z tym wojskiem polskim i też bardzo było pomocne ostatecznie, prawda? Mhm. I też żołnierze się do niego bardzo przywiązali. Komu byś poleciła tę książkę? No też to jest lektura również szkolna, dzieciom w moim wieku, ale też może być trochę młodszym, starszym. Też na pewno jest to książka, która w taki ciekawy sposób pokazuje właśnie te fakty, o których mówisz, tak? Czyli fakty historyczne. Pokazuje, jak to wyglądało w czasie wojny. W ciekawy sposób pokazuje tą wędrówkę armii Andersa. Aż od Iranu do bitwy pod Monte Cassino. Jest to również tak trochę... głównie to jest oparte na faktach, ale też są czasami takie różne wyobrażone rzeczy, na przykład właśnie te historie niektóre prawdopodobnie nie były prawdziwe, ale były tak dodane, że byłyby możliwe, ale no tak. No bo już w tym momencie pewnie jest ciężko sprawdzić wszystko, co nam się wydaje, tak? Już więc wiele osób nie żyje. Pomyśleć. Wiele osób nie żyje już z tych, które brały udział w tych wydarzeniach prawdziwych. No i teraz niektóre trzeba sobie dopowiedzieć. Czasami też tak po to trochę, żeby było ciekawiej w takiej książce, prawda? No bo przecież książka jakby nie mogła się składać z samych faktów, bo to nie byłaby, można powiedzieć, nie byłaby tak całkowicie książka, tylko to by było po prostu spisane rzeczy, które były dawno. A teraz jest taka jakby opowieść. Opowieść, co więcej, jest to opowieść dla dzieci, a one też wymagają od takiego pisarza większej kreatywności i pokazania tych faktów w jeszcze bardziej ciekawy sposób, żeby dzieci zainteresować. Dlatego kiedyś nie było zbyt dużo książek dla dzieci, bo dorośli tak jakby nie potrafili zbyt dobrze pisać, tak? Dało się. Żeby dzieci to zainteresowało, co? Super. Ale teraz na szczęście mamy dużo książek dla dzieci. I możemy wybierać i przebierać w naszych kolejnych lekturach, do których czytania na pewno Was będziemy zachęcać w kolejnych odcinkach. A teraz? Pa! Pożegnamy się już i powiemy Wam pa, pa. Pa. Do usłyszenia.